Witajcie. Z tej strony Jakub Rutka i zapraszam Was na kolejny film z cyklu Jak pisać. W dzisiejszym odcinku skupimy się na narracji, na tym, jak fajnie opisywać tworzony przez nas świat. Jedni są zwolennikami bardzo obszernych, długich i szczegółowych opisów wszystkiego, zaś inni preferują krótkie, dobitne i konkretne przedstawianie sytuacji. Które z tych rozwiązań jest lepsze? To bardziej obszerne, czy to bardziej konkretne? Na kilku przykładach postaramy Wam się pokazać różnicę między dokładnym opisem, a takim naprawdę skompresowanym do minimum. Jest to bardzo istotna rzecz, bowiem dzięki naszym opisom czytelnik, słuchacz, odbiorca zobaczy nasz świat w sposób taki, w jaki chcieliśmy, żeby go zobaczył. Aby go zobaczył naszymi oczami. Oczywiście każdy będzie widział coś innego, ale w swoich opisach postarajmy zadbać się o to, aby każdy mniej więcej zobaczył to samo. Zobaczcie pierwszy przykład. Alan wszedł do swojego biura, zamykając za sobą drzwi. Podszedł do biurka i usiadł na czarnym, skórzanym fotelu. Sięgnął po leżące na stole dokumenty, a następnie rozejrzał się w poszukiwaniu pióra, którym mógłby złożyć podpis. Leżało obok zszywacza. Chwycił je, a następnie zdecydowanym ruchem nakreślił kilka zygzaków, które teoretycznie miały przedstawiać jego nazwisko. Odłożył pióro, po czym obrócił się w kierunku okna, za którym rozciągał się widok na panoramę miasta. I co tutaj autor pozwala nam zobaczyć? Pozwala nam zobaczyć biurowiec, gabinet, czarny skórzany fotel i wiemy, że za oknem rozciąga się widok na panoramę miasta. Czy wiemy coś więcej poza tymi rzeczami, które przed chwilką usłyszeliśmy? Chyba nie. A teraz posłuchajcie tego samego fragmentu z nieco bardziej rozbudowanym opisem. Alan wszedł do swojego biura, zamykając za sobą przeszklone drzwi. Nawet tutaj nie czuł się swobodnie. Cały czas był na świeczniku, niczym rybka w akwarium. Podszedł do biurka i usiadł na czarnym, lekko wytartym już skórzanym fotelu. Z niemałą rezygnacją sięgnął po leżące na stole dokumenty, które czekały na jego sygnaturę. Omiótł wzrokiem panujący na blacie nieład, mając nadzieję znaleźć w nim pióro. Papiery, dziurkacz, opakowania zszywek, wizytówki, tabliczka z jego imieniem oraz nazwiskiem. Oraz zszywacz. Jest. Leżało tuż obok. Chwycił je, a następnie zdecydowanym ruchem nakreślił kilka zygzaków, które teoretycznie miały przedstawiać jego nazwisko. Odłożył pióro, po czym obrócił się w kierunku wbudowanego od podłogi po sam sufit okna, za którym rozciągał się widok na panoramę Nowego Jorku. Co wiemy z drugiego fragmentu? Poznajemy też emocje bohatera, czyli coś, co było w poprzednim odcinku. Wiemy, że nie czuje się tutaj swobodnie, czuje się zamknięty, na widoku, jak ta właśnie rybka w akwarium. Wiemy, że fotel jest lekko wytarty, czyli że już pewnie naszemu bohaterowi przez długi czas służył. Wiemy też, że bohater jest bałaganiarzem. No, mamy tutaj dużo opisów rzeczy, które są na biurku. Oczywiście część można byłoby wykreślić, no bo po co wymieniać wszystko, co tam jest. Można byłoby to też inaczej zastąpić lub wymienić tylko 2-3 rzeczy. Ale jest to zawsze coś dodatkowego. Wiemy również, że za oknem rozciąga się widok na panoramę Nowego Jorku, czyli dowiadujemy się, że akcja ma miejsce w Nowym Jorku, a nie na przykład w Warszawie. No i wiemy, że jest to jakiś zapewne fajny, wielki, przeszklony biurowiec. Sami zdecydujcie, który z tych opisów przemawia do Was bardziej. Pierwszy krótszy, czy drugi bardziej rozbudowany. A teraz wyobraźcie sobie, że po przesłuchaniu danego fragmentu macie wziąć kartkę i narysować to, co widzicie. Tomasz wszedł do pokoju na piętrze. Ostrożnie podszedł do komody, na której stała lampka. Włączył ją, mrużąc oczy od blasku światła. Dostrzegł starszego mężczyznę, który spokojnie siedział na bujanym fotelu i palił fajkę. No i teraz wyobraźmy sobie, że rysujemy. Pokój na piętrze. Komoda, na której stoi lampka, blask światła i starszy mężczyzna, który siedzi w bujanym fotelu i pali fajkę. Oczywiście mamy tutaj pole do dowolnej interpretacji. Jak widzicie pokój? Jest duży? Mały? Ciemny? Jasny?
Jest w nim dywan, czy nie ma? Czy widzicie coś więcej poza komodą, lampką i starszym mężczyzną, który siedzi na bujanym fotelu? Opis był tutaj skompresowany do naprawdę minimum. Istotną rzeczą jest też to, że jest to fragment wyjęty z kontekstu, więc nie znamy całości. Nie wiemy, czy pomieszczenie było opisane wcześniej, czy nie, ale załóżmy, że jest to pierwszy opis pomieszczenia, do którego wchodzi bohater. Czy widzimy dużo? Ja nie widzę zbyt dużo. Gdybym wziął teraz od was kartki i zobaczył, co narysowaliście, podejrzewam, że każda kartka, każdy obrazek byłby zupełnie inny. A teraz drugi fragment. Tomas wszedł w akompaniamencie skrzypiących schodów do pokoju na piętrze. W pomieszczeniu panowała absolutna ciemność. Jedyne, co dało się wyczuć, to delikatny zapach tytoniu, któremu towarzyszyły cichutkie, sporadyczne trzaski. Ostrożnie, z wyciągniętymi przed siebie dłońmi, ruszył w kierunku komody, na której zawsze stała stara, mosiężna lampka. Palcami zlokalizował włącznik, zaś po chwili blade światło wypełniło całe pomieszczenie, ukazując zgniło-zielony dywan, stare dębowe szafy, na których ktoś poustawiał różnej wielkości globusy i kilka przedstawiających morze oraz okręty obrazów. Dopiero po chwili chłopak dostrzegł siedzącego na bujanym fotelu mężczyznę. Tytoniowa aura pochodziła z trzymanej między zębami fajki. Drugi opis zdecydowanie bardziej obszerny. Gdybym teraz kazał wam narysować pomieszczenie, byłoby więcej szczegółów, te obrazki byłyby do siebie zbliżone. Co wiemy? Że skrzypią schody, czyli dom może być stary. Czujemy zapach tytoniu, czyli nie tylko widzimy pomieszczenie, ale też czujemy jego zapach. Wiemy, że na podłodze leży zgniło-zielony dywan. Widzimy stare dębowe szafy, na których są poustawiane globusy. Na ścianach wiszą obrazy przedstawiające morze oraz okręty. Na bujanym fotelu siedzi mężczyzna z fajką. Kim on może być? Żeglarzem, kapitanem? Nauczycielem geografii? Kto wie? Może będzie wyjaśnione później, ale myślę, że ten fragment zdecydowanie bardziej działa na naszą wyobraźnię. Lepiej widzimy pomieszczenie. Praktycznie każdy, pstrykając palcem, może właśnie znaleźć się teraz w tym samym pomieszczeniu. Ale to wy zdecydujcie, który fragment bardziej do was przemawia. Pierwszy czy drugi? Wiemy już mniej więcej, na czym polega różnica między opisem, załóżmy, miejsca. Krótki i długi opis. Ale jak w naszym opowiadaniu opisać scenę morderstwa? Posłuchajcie pierwszego fragmentu. Anna z rozmachem uderzyła Krzysztofa butelką wina. Ten upadł na podłogę. Kobieta doskoczyła do niego, wbijając w jego ciało nóż kuchenny. Mężczyzna zawył z bólu. Próbował zepchnąć kobietę, lecz nie miał wystarczająco sił. Powoli uchodziło z niego życie, by w ostateczności zakończyć jego cierpienia raz na zawsze. Opis jest krótki, dynamiczny. Wiemy, że kobieta uderzyła Krzysztofa butelką, ten upada, nagle ona na niego skacze, wbija nóż i umiera. Ale czy ten opis jest zadowalający? Czy może bardziej zadowoliłby nas ten opis? Anna z rozmachem uderzyła Krzysztofa butelką wina. Twarde szkło roztrzaskało się na dziesiątki drobnych kawałków. Zamroczony mężczyzna zachwiał się i upadł na podłogę. Pulsujący ból rozrywał jego czaszkę, jakby ktoś wbił mu naraz tysiące cienkich igieł. Nie wiedział, czy spływająca po twarzy i szyi ciecz to wino, czy też krew. Zapewne jedno i drugie. Po chwili Anna doskoczyła do niego, siadając okrakiem na jego brzuchu. Nie miał pojęcia, co się dzieje. Na filmach uderzenie butelką w głowę nie kończy się tak drastycznie. Kątem oka dostrzegł sporych rozmiarów kuchenny nóż, który kobieta mocno dzierżyła w zakrwawionej dłoni. Nóż, który kilka sekund później zatopił się w jego boku. Mężczyzna tylko syknął. Ból był zbyt odległy, by go dobrze odczuwać. Obraz rozmywał się. Nie miał już sił. Odchodzi. Już wie, że za chwilę jego cierpienia ustaną raz na zawsze. Drugi opis, mimo że jest dłuższy, pozwala nam więcej zobaczyć.
pozwala nam też poczuć to, co czuje właśnie bohater tego fragmentu. Podobnie jak w poprzednich przykładach, drugi fragment bardziej do mnie dociera. Ale wszystko też zależy od Was. Który fragment Wam bardziej przypadł do gustu? Pierwszy czy drugi? Mam nadzieję, że dzisiejszy film trochę rozjaśnił Wam różnicę między krótkim opisem a długim. Każdy z Was mógł sobie wyrobić zdanie, który opis bardziej odzwierciedla jego twórczość i który opis bardziej dociera do niego jako do odbiorcy. Tworząc swoje opowiadania w przyszłości, na pewno będziecie wiedzieć, na co teraz zwrócić uwagę. Czy opis skrócić i przedstawić tylko to, co najważniejsze, czy jednak pozwolić go trochę rozbudować, aby każdy zobaczył mniej więcej to samo i trochę więcej. W dzisiejszym odcinku to wszystko, a już w kolejnym opowiemy Wam trochę o konstrukcji zdań. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę i najlepiej jakiś komentarz. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i kliknij opcję dzwoneczka, aby zawsze być na bieżąco. Odwiedź również nasze profile w mediach społecznościowych, fanpage Mystery TV oraz zamknięta grupa Mystery TV Creepy Grupa. Jeśli interesuje Cię to, co ja robię, zapraszam Cię również na mojego Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym filmie z cyklu Jak pisać?